Cześć, tu Magda z kanału Ale Rabata. Witam Was po wakacyjnej przerwie. Ruszamy z przytupem. Dziś zrobimy wspólnie dekoracje na nadchodzącą jesień. Dekoracje ganku, przystroimy parapety, zrobimy kwiatowe kompozycje, zrobimy też wspólnie tą rustykalną ławeczkę z drewna z odzysku, a także wykonamy przepiękny i naprawdę prosty wianek z suszonych kwiatów. Z hortensji, dalii, cynii. To naprawdę śliczna dekoracja. Już teraz pysznie się na moich drzwiach wejściowych. Bardzo prosta, tak więc zabieramy się do wspólnego dekorowania. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Do wykonania tego wianka na drzwi użyłam podkładu w kształcie koła, zrobionego z gąbki florystycznej. Z gąbki florystycznej, której nie namacza się w wodzie. Z gąbki florystycznej tak zwanej suchej. Umiejscowiona jest ona na takiej plastikowej rynience, prawdopodobnie dlatego, że te podkłady zazwyczaj służą do robienia dekoracji na stół, stroików ze świecą, tego rodzaju rzeczy. Jednak do wykonania wianka na drzwi też świetnie się nadają. Zrobienie takiej dekoracji tym sposobem jest naprawdę wyjątkowo proste. Wystarczy po prostu kolejne kwiatki, kolejne elementy dekoracji wciskać w tą gąbkę florystyczną w miarę daleko po to, żeby lepiej się w niej trzymały i to właśnie cała filozofia. Naprawdę szczerze Wam polecam spróbowanie zrobienia wianka, jeżeli nie czujecie tego sposobu, którym zazwyczaj robię wianki, czyli dokręcanie po prostu poszczególnych elementów za pomocą drucika florystycznego. Mnóstwo jest takich wideo na moim kanale, zachęcam też oczywiście do obejrzenia ich, podlinkuję je poniżej. Ten sposób jest dużo prostszy. Wykonanie tego wianka zajęło mi chyba niecałe 15 minut. Zgromadziłam wcześniej tutaj oczywiście wszystkie elementy. Ja używam suszonych hortensji w odmianie Pink Annabelle, a także świeżych hortensji odmiany Phantom. One pięknie się ususzą tutaj na tym wianku bez użycia ani kropli wody. Naprawdę są to fenomenalne hortensje do suszenia. Używam też tutaj kwiatostanów rozchodnika okazałego. One też są świeżo zerwane, ale świetnie ususzą się w tym wianku. Nie potrzebują też żadnych specjalnych zabiegów, żeby dobrze się ususzyć. Będą też trzymać swój kształt i kolor dosyć długo. Używam również suszonych róż, tych, których używałam do zrobienia wianka, które robiłam na kanale przed wakacjami. To są róże głównie w odmianie boskobel oraz paszmina. Boskobel to oczywiście te ciemnoróżowe, paszmina te jaśniejsze. Tutaj też użyję ususzonych cyni, które suszę po prostu wieszając je główką do dołu, w wymiarze ciemnym, przewiewnym miejscu. Mam też kilka suszonych dalii w odmianie Joey Winnie, a także parę suszonych makówek. Dodam tutaj też główki przekwitniętych jeżówek. One dadzą ten brązowy, ciemniejszy element w wianku, świetnie komponujący się właśnie z jesiennym klimatem. Muszę przyznać, że robienie wianka tym sposobem jest dużo mniej męczące niż dokręcanie poszczególnych elementów drucikiem florystycznym do podkładu. Tutaj ten sposób jest mega prosty. To naprawdę czysta przyjemność. Zapraszam Was do wspólnej zabawy, wspólnego dekorowania. Nie pożałujecie. Koniecznie musicie spróbować. Taki podkład dostaniecie bez problemu w internecie. Ja go kupiłam na Allegro. Nie wiem, czy jest w hurtowniach florystycznych, czy w sklepach florystycznych. Przypuszczam, że w tych dobrze zaopatrzonych jest, jednak ja nigdy tego nie szukałam w takich sklepach. Na Allegro dostaniecie zarówno takie okrągłe podkłady suche, jak i tak zwane mokre, czyli z zielonej gąbki, którą można namoczyć w wodzie. Wieszając ten wianek na drzwiach, ja mam przyklejony taki zwyczajny wieszak na taśmę, bodajże Command. Takie wiecie, wieszaki, które się po prostu przykleja na taką dwustronną taśmę klejącą, ale taką specjalną, bardziej wytrzymałą. Ten wieszak mam już 3 lata, on wisi u mnie na drzwiach i świetnie zdaje egzamin. Po prostu powiesiłam go na tym wieszaku, zatknęłam od góry i jakby wcisnęłam wieszak jeszcze głębiej w tą gąbkę.
Świetnie się trzyma, wisi już tam kilka dni i powiem Wam szczerze, że ani jeden kwiatek czy element tej dekoracji nie odpadł. Naprawdę bardzo porządna, solidna i przepiękna dekoracja drzwi. Tak prezentuje się właśnie efekt końcowy. Wianek moim zdaniem jest naprawdę przepiękny, bardzo efektowny, taki gruby, porządny. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. A my teraz zabierzemy się za robienie kompozycji do donic. Nie chciałam kupować kolejnych kwiatków, które będę ustawiała na ganku. Stwierdziłam, że zrobię znów kompozycję z suszonych kwiatów do dwóch takich w miarę dużych donic ceramicznych. Użyłam tutaj gąbki florystycznej okrągłej, tym razem mokrej. Namoczyłam ją wcześniej w wodzie i wcisnęłam po prostu do donic. Akurat idealnie ten rozmiar pasuje do donic, które mam. Natomiast możecie spokojnie każdą gąbkę florystyczną dociąć do rozmiarów, które będą pasowały do Waszych donic. Namoczyłam te gąbki po to, żeby zobaczyć, czy będzie rzeczywiście jakaś różnica pomiędzy tym, jak hortensje obsychają w tej suchej gąbce, a w tej mokrej gąbce. Już teraz mogę Wam powiedzieć po tych paru dniach, że moim zdaniem nie ma żadnej różnicy. Zarówno w wianku, jak i w donicach kompozycje przepięknie się trzymają i bardzo ładnie, naturalnie obsychają. Chodzi mi tu oczywiście głównie o hortensje oraz rozchodniki, ponieważ pozostałe kwiaty już są ususzone. I znowu używam tutaj tego samego materiału, który używałam do zrobienia wianka, tych samych kwiatków, czyli hortensji, rozchodników, suszonych róż, cyni, dalii. Będzie to fajnie nawiązywać do wianka, który wisi na drzwiach i po prostu też takie kwiaty mam w ogrodzie. Nie ukrywam, że te dekoracje mają być nie tylko piękne, ale również tanie. Tutaj zaoszczędziłam na kupnie nowych kwiatów do donic. Kupiłam tylko gąbki florystyczne, ale one nie są naprawdę drogie, więc wydaje mi się, że warto. Jeżeli nie chcecie kupować kolejnych i kolejnych kwiatów, naprawdę postawcie, szczególnie o tej porze roku, na kwiaty suszone z własnego ogrodu, po to, żeby po prostu niepotrzebnie nie wydawać dodatkowych pieniędzy. Brązowym elementem w tej kompozycji będą również główki jeżówek, a także szyszki. Wetknę tutaj ich kilka pomiędzy kwiatostany hortensji, świetnie się będą w nich trzymać. Muszę przyznać, że robienie tego rodzaju dekoracji, właśnie w szczególności robienie kompozycji suszonych kwiatów czy bukietów, to jest coś, co naprawdę bardzo lubię. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy też lubicie tak kombinować z różnymi kwiatami, zestawiać je ze sobą, dodawać kolejne elementy i potem cieszyć się efektem końcowym. I dajcie oczywiście znać, jak Wam podobają się takie kompozycje i co myślicie o tym pomyśle, żeby używać właśnie kwiatów suszonych, czegoś, co już mamy w ogrodzie do dekoracji. Dodatkową ozdobą tej kompozycji i takim rustykalnym akcentem będą małe ceramiczne doniczki zatknięte na tyczkach bambusowych. Niesamowicie podoba mi się ten rustykalny akcent. Ostatnio dodaję go do większości moich kwiatowych kompozycji, zarówno do skrzynek na parapetach, jak i do donic, które zdobią konsole na moim tarasie. Te wszystkie wideo podlinkuję Wam poniżej. Wiklinowe koszyki, które stoją na parapetach, obsadzam wrzosami. Najzwyklejszymi, jednokolorowymi wrzosami w kolorze różu, takiego ciemniejszego. Najbardziej lubię właśnie ten kwiatowy element w dekoracjach jesiennych. Najbardziej mi tutaj pasuje. Właśnie wrzosy oraz żurawki. Jednak w tym roku stwierdziłam, że nie będę kupowała kolejnych żurawek, ponieważ mam już ich naprawdę bardzo dużo, a te żurawki, które mam, co roku w sierpniu rozmnażam. Pobieram po prostu z nich sadzonki, rozsadzam do doniczek lub bezpośrednio na rabaty i mam już naprawdę sporo żurawek wszędzie. Ten sposób rozmnażania żurawek oczywiście pokazałam w swoim wideo o żurawkach w zeszłym roku. Podlinkuję je również poniżej. Doniczki z wrzosami dodatkowo przyozdabiam szyszkami. To naprawdę wspaniały element jesiennych oraz zimowych dekoracji.
Szyszki wysłonią tutaj ziemię i będą kolejnym ozdobnym elementem tej kompozycji. Te dwie mniejsze ceramiczne doniczki obsadzę sadzonkami hebe. Hebe nie zimuje w naszym klimacie. Zamierzam przezimować te roślinki w garażu. Dajcie mi znać, czy macie z tym jakieś doświadczenie. Bardzo chciałabym, żeby te roślinki przetrwały do przyszłej wiosny i chciałabym ich użyć do kolejnych dekoracji w przyszłym sezonie. Bardzo mi się podobają. To już ostatnie doniczki i koszyki do obsadzenia. Zaraz zabieramy się za wykonanie rustykalnej ławeczki z drewna z odzysku, która będzie stała pod oknem na ganku. Ławeczkę zrobiliśmy z mężem z dwóch legarów, które zostały jeszcze po budowie naszego domu i do tych dwóch legarów przykręciliśmy nogi. Najpierw połączyliśmy je za pomocą kawałka drewna, a potem właśnie do tego kawałka drewna przykręciliśmy nogi długimi śrubami. Świetnie się trzymają, ławeczka jest bardzo prosta w wykonaniu, a jednocześnie naprawdę fajna, taka typowa rustykalna, dzięki temu, że te legary są chyba takie grube. Oszlifowałam ją bardzo dokładnie szlifierką oscylacyjną, zaokrąglając wszystkie kanty po to, żeby wyglądała jak taka stara, wiekowa ławeczka, a następnie zabezpieczyłam ją, uwaga, uwaga, olejem, najzwyklejszym olejem spożywczym, a nawet zużytym olejem spożywczym po frytkach. Wszystko jak najbardziej po taniości, jak najprościej, tak właśnie lubię. I tak prezentuje się ławeczka pod oknem na ganku. Dajcie znać w komentarzach, proszę, jak Wam się podoba. A po obu jej stronach postawię te latarenki. Fajnie będą też nawiązywały tutaj do całości. I następnie będę po kolei ustawiała dekoracje na parapecie oraz na ławeczce. W tych białych latarenkach zostawiłam doniczki ceramiczne z tymi zielonymi sztucznymi kulkami, natomiast obsypałam je żołędziami, orzechami i szyszkami. Taki kolejny jesienny akcent. W doniczkach głowach natomiast rosną przywrotniki, których sadzonki pobrałam we własnym ogrodzie. W dekoracjach jesiennych nie może oczywiście zabraknąć dyni. Mam tutaj dwie większe dynie, m.in. Hokkaido, oraz kilka takich małych ozdobnych. Można je bez problemu dostać na rynkach, w marketach, teraz są bardzo popularne. I tak prezentują się tegoroczne jesienne dekoracje ganku. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podobają. Napiszcie też proszę, jak Wy dekorujecie swoje ganki, ogrody, tarasy czy domy na jesień i czy w ogóle dekorujecie na jesień, bo nie wszyscy to robią.
Jeśli chodzi o dekoracje i kompozycje kwiatowe w dużych donicach po obu stronach drzwi, to ich nie zmieniałam, ponieważ wyglądają wciąż fenomenalnie. Robiliśmy je wspólnie w wideo o dekoracjach letniej ganku i no nie mogłam ich się stąd pozbyć, sami spójrzcie. Mamy tutaj ipomę, begonię oraz koleusa, a po środku elementem pionowym jest śliwa dziecięca Pisardi. Wspaniale to wszystko się razem komponuje i kolorystycznie też pasuje do charakteru jesieni. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Jeszcze moc inspiracji przed nami, mam już mnóstwo pomysłów na kolejne odcinki o dekoracjach, o ogrodzie, więc nie może Was zabraknąć. Widzimy się już w kolejną niedzielę o 15:00. Do zobaczenia!